Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarotistka Fortuna z tej strony. Chciałam na początku podziękować Wam, kochani, za subskrypcje, za lajki i za komentarze. Przepraszam bardzo, jeśli nie odpisuję od razu, ale postaram się zrobić zawsze to jak najszybciej w miarę moich możliwości. Jak wiadomo, w tych czasach i wróżka jest bardzo zajęta. Pracuję też na drugi etat. Dobrze, kochani, wracam dzisiaj. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć na temat właśnie darmowych pytań i na temat innych horoskopów, które będą, ale najpierw może o darmowych pytaniach. Przygotowuję właśnie się na następny piątek czasowo dla Was. Może zrobimy tak, że może będzie to co piątek, zobaczymy. Jeszcze wszystko powiem. Ile czasu będę mogła poświęcić i tak dalej, podam swój e-mail, bo w tej chwili chyba jest jeszcze niewidoczny. I to tyle ode mnie, że będę się starała być z Wami w jak najlepszym kontakcie, kochani, bo po to ten kanał założyłam, żebym i ja się rozwijała duchowo, energetycznie jak najwięcej i żebyście Wy czerpali ode mnie jak najwięcej pozytywnej energii i żebyście zaglądali i w potrzebie i żebyście, chciałabym być dla Was takim duchowym doradcą, przyjacielem, żebyście mieli ode mnie, czuli ode mnie to wsparcie. Dobrze, kochani, chciałam Wam przeczytać teraz właśnie horoskop na 16 marca 2018 roku. Patronuje urodzeniowa wibracja dnia numer 21. Jakie to są osoby? Łagodne, wrażliwe, mają też często zmiany nastroju. Są drażliwe, z tendencją do zajmowania się wieloma rzeczami naraz. Jak wiele osób z nas tak robi. Takie czasy. A powinno się wybrać jeden cel i konsekwentnie go realizować. To wtedy są szanse po prostu, że coś z tego wyjdzie. No dobrze, to tak króciutko o 21. 21 to jest bardzo szczęśliwa liczba w numerologii. Bardzo, bardzo dobra data urodzenia. Bardzo 21 to jest właśnie, jak ja na to mówię, to są tacy szczęśliwi ludzie. Ale te osoby, które znam, które są urodzone 21 jakiegoś tam miesiąca, ale właśnie 21, mają bardzo, bardzo poukładane, fajne życie. Nie wiem, czy tylko ja znam takie osoby, no ale to tak ode mnie tylko. Dobrze, kochani, piątek, 16 marca. Co będzie się działo? Sukces w działaniu będzie. Wyszła nam tutaj trójka buław pierwsza. Sukces w działaniu, karta handlowców. Mogą być wszelkiego rodzaju przygotowania do podróży, nawiązywanie nowych znajomości, owocne negocjacje, ale wszystko pozytywnie i to jest karta brama. Zamykamy za sobą to, co było złe, otwieramy się na nowe. Więc będzie bardzo... Lubię kartę trójkę buław. I jak zawsze widzę, że jest trójka buław w rozkładzie, wiem, że coś się zmienia na lepsze. Następnie mamy papieża. To jest moralny aspekt życia. Będziemy jutro się uciekać, będziemy się uciekać o poradę do jakiejś osoby z autorytetem. Może to być duchowym, może to być rozwój duchowy, może to być, ja nie mówię, że do księdza pójdziemy jutro, ale możemy się spytać ojca o, zapytać się ojca o jakieś rzeczy, o kogoś, naszego szefa. Papież niesie prawdę o naszym wnętrzu, ja bym też powiedziała. To, co się dzieje wokół ciebie, jest odzwierciedleniem twojego wewnętrznego świata. Na pewno poradę uzyskamy, jeśli będziemy chcieli, to uzyskamy w piątek. Dlatego, że widzę dziesiątkę kielichów. Dziesiątka kielichów to jest szczęście. Dobra
Atmosfera to jest udane życie rodzinne. Harmonia, spełnienie, jedność z kimś, kogo się kocha. Bardzo fajny piątek nam się tutaj rysuje i myślę, że na tym zakończę dzisiaj. Zapraszam serdecznie do mojego kanału i przed następnym piątkiem, nie wiem, który to będzie, za tydzień będzie informacja, podam swój mail, bo jeszcze nie podałam i powiem, jak będziemy robili dalej na temat darmowych pytań, ale to w przyszłym tygodniu. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego weekendu i kochani, pamiętajcie, że ja jestem tu po to, żeby Wam pomagać i chciałabym, żebyśmy mieli jak najlepszy kontakt ze sobą. Po prostu chciałabym być Waszym przyjacielem. Tak jak mówiłam. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę dużo ciepła w weekend. I jeszcze raz zapraszam do oglądania. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.